No cóż, w Sztokholmie wygrał oczywiście znany amerykański gracz, no i oczywiście YouTuber, no ogólnie content creator pokemonowy, Azul GG ze swoim oczywiście Snorlax Stalem. Niektórzy myśleli, że Snorlaxik w sumie może nie będzie tak wkurzał, prawda? Bo w końcu troszeczkę potracił. No jednak nie doceniliśmy tego go dzieła. Łaszatana, jakim jest Snorlax Stal, czyli najbardziej kontrowersyjny deck, jaki istnieje na tej, w tej mecie, bo naprawdę mamy czym tu powkurzać. Mamy oczywiście Snorlaxa z Pokémon GO, który swoją abilitką Block uniemożliwia wam Retreat. No i do tego Rotom jako system drołujący, Mimikyu jako właśnie protektor przed większymi Pokémonami. Mamy jeszcze Sandshrewak, czyli całkowitą nowość, którą ze swoją abilitką Sunscream uniemożliwia wam, uwaga, recyklingowanie jakichkolwiek kart z dyskardu, czyli oznacza to, że super rody, właśnie Teal Yeltas Cheer, mogą nie działać, więc no, mamy tu przepis jeszcze, jak jeszcze bardziej zrujnować graczowi życie, więc Sendru, ten mały, niewinny stworek, zamieni wam życie w piekło. Dodatkowo mamy jeszcze Martina. Muszę sobie przypomnieć, co robił ten Mantine. Chwilę, to trochę zajmie. Tak, który oczywiście pierwszym atakiem może wziąć podstawowego Pokemona z dyskardu gracza. Oznacza to, że jeżeli właśnie zdyskardowaliśmy na przykład Pokemony, no bo przeciwnik będzie się starał faktycznie pozbyć się Pokemonów, to oczywiście się będzie dyskardował. To z dyskarda wyjmiemy je z powrotem wszystkie basiki, żeby właśnie na przykład countercatchera zmusić właśnie je do stawienia na aktywa. No i mamy oczywiście Chiyu jako finisher, jakby dostały dwie karty z deku. No i ewentualny ataker, który będzie atakował z to, bo nie ma peny, więc będziemy musieli prędzej czy później i tak zaatakować, żeby w ogóle się tam coś tam wydobyć z prizów. No i mamy oczywiście Pidgeota Fałkę z Vanishing Wings, który zapobiega mieleniu. A dodatkowo mamy peny, mamy Arvena, no, peny oczywiście do podnoszenia, Erika z Invasion do zmuszenia Pokemona podstawowego, którego mamy na ręce, na aktywa, Eri do pozbywania się itemów. To samo robimy ze Sister Fortune, tylko nie z ręki, bo Ari robi z ręki, a Mrs. Fortune dla odmiany robi to z deku. Jedna sztuka Iono do Disruptu, Boss Order do bossowania. Oczywiście jeden, bo tutaj i tak opieramy to wszystko o countercatchery wspomniane wcześniej. Team Silcher, który pozwala nam na wtasowywanie supporterów i kombinacji Pokemonów. Mamy Pokegira, który oczywiście wyszukuje supporterów Nestbola, żeby właśnie je wyszukać, bo tu nie ma Bady Bady Poffin, choć mogłyby być w przypadku Mimikyu i Sendru, ale no tutaj bardziej chodzi o Snorlaxy, tak? Te małe lutrzki pojawią się później, aczkolwiek nic nie szkodzi, jest jeszcze Althazor do wydropywania takich malutkich Pokemonów, takich jak Mimikyu czy właśnie Sendru. No i Heroescape do zwiększenia HP o 100, ale mamy też mniejsze Bravery Charmy, które zwiększają 50, no i Defense Waste, który redukuje obrażenia do obrażenia. Oczywiście działa wtedy, kiedy jedzie do tyłu, a na pewno z prizami do tyłu będziemy. No i Hitsuan Heavy Ball do wyszukania podstawowych Pokemonów. No i czymś takim właśnie Azul wygrał Regionalsy w Sztokholmie. No właśnie, już nagrałem to po raz czwarty, bo się skapłam, że nie było mojego komentarza. Ale teraz przejdziemy do psucia komuś życia. No cóż, dolorzy się zamykają, jest, że tak powiem, pina colada od Funko Fluid Gelato. Zobaczymy. Na co gramy?
No dobra, orzełek. Ma pewnie pójdę pierwsza. Aż cztery snorlaksy. No dosłownie żyć, nie umierać. No dobra. Cztery snorlaksy. Tego kurwa nie grano. Jak zobaczy to, to chyba się zesra dosłownie. Nie. Cztery snorlaksy to już w ogóle moc. No, chociaż jest jeszcze ta bitka kolaps. No, to Pokemon też śpi, ale wiesz, chodzi o to, że blokujemy. O nie, to jest Flusher Mark, który... a za to jest Nest Ball. O, musimy potem chyba zmienić Pokemona. Bo Flusharmar może się retreatować niestety, więc tutaj nie bierzemy go pod uwagę. Ale chyba jest to albo Rankmon, albo Ancient Box. Znaczy tak, no on też jednak sprawia, że ta nasza bitka jest wyłączana i to jest dupa. No, chyba, że będzie tak myśleć długo, że zdąży mu jeszcze zdisruptować rękę. Przepraszam, że zepsuł ten. Oddał turę? Ciekawe, powiem. No dobra, zagramy se Eri. Oho, ho! Na pewno Tomu wywalimy i... Counter Catchera. No i Rotom! Tak, wywaliliśmy mu bęben. No ciekawe. Bo tu też chodzi o to, żeby było też miejsce na ewentualnego Pidgeota. On się tak długo zostaje, czy po prostu go nie ma? Bo ja zastrzelam Arvena. Czyli sam fakt, że wywaliliśmy na dzień dobry mu dwa itemy. Chociaż nie wiem, czy Country Catcher będzie konieczny w jego przypadku. Waking Drum. Dobra, oponent czekał za długo. Gdzieś se poszedł i elo, do widzenia. Szybka gra, powiem. A sam fakt, że było 4 Snorlaksy, to już w ogóle było lol. No cóż, no niestety oponent nosę zrobił poprzedni... Chyba przerwę na toaletę, czyli wiadomo co. Może tym razem ten gracz będzie sfrustrowany. No to... Na co my tu gramy? Dobra, oponent zaczyna pierwszy, czyli my idziemy drudzy. O tak! Nie za dobra ręka. To też może nawet propsy, bo możemy użyć Arvena. No i jest i on. Mąż stanu. To jest chyba nawet dobre, bo... Arven, Nest Ball i tam... Oho! Future Box!
No tutaj jest jeszcze ten Arion Violence, co tam, a patrzy na cztery karty, a jeżeli grany jest, Future Supporter, to on daje 100, no i tu jest jeszcze Iron Trots, który zadaje 70. Tu mamy Nestbola. A, kolejnego Snorlaxa. Kocham odbierać smak życia Arwen. To ja sobie po Nestbolam. I jeszcze po. Tak na razie Bravery Charma. Temu damy na później. To damy tam. Nestbol po przynajmniej jeden ogier. To ma teraz chyba już też, wiem czemu Azul gra teraz tutaj dwa, bo jeden może się sprajzować. No to mamy jeszcze tego Pidgeota to w tasu. A to jest taki Future Box. O, to jest chyba jeszcze Baby Iron Hands. Co tam Baby robi? A, Volt. A, jeżeli jest... się na aktywie jest EX, to on lub VK, to on zadaje 80 więcej. Okej, no to my se tak Pidgeota na pewno weźmiemy i tu se Vanishing Wingsa zrobimy. Damy se bossa na tego Iron Handsa. Aerotomic. Mamy Penny. Nie miej psychy challenge. No kurde, bo to zaraz będzie wszystko atakować. No. No jest to taka niemała dupa. Zresztą ten Iron Hand ma dość wysoki koszt, 3-3-2. Zagramy sobie Altazora. Co teraz? Po kolejnego Snorlaxa. No bo wiecie, jaki numerek. A mać! I cały miszczerny plan poszedł w pizdu! No dobra, Altazor. Po Snorlaxa kolejnego. Snorlax jest? Jest. No w sumie, że jeden jest. Robimy mu tak, Counter, Catcher, Eri, Out. Pas. No jest to szkoda, że nie mam. My też, żeby tak trochę utrudnić zadanie, to tak robimy mu Mrs. Fortune Sister, aby... Tak, Penny. To wystawię na Penny i... No i tutaj jeszcze dla utrudnienia, dla udupienia życia... Mimikyu. Pas! Aha, tu roz scenario, o kurwa. No niedobrze. Czyli tu trzeba pamiętać, że nie zawsze ten trocowi się udaje. No kurwa, teraz... Aj, dupa. Mhm.
Ale mu zepsuje smak życia. Aha, no dobra, będzie potrzebne co bardziej. A ja no tak. Snaraczek oczywiście. No mamy i jeszcze counter catcher na coś, co nie atakuje na ten moment, czyli to. No i pas. No, znaczy ja się te future'y mają tutaj taki ciężki matchup jest, powiem, że jakimś cudem jeszcze to kontruje. Noż, kurwa, switch card. Akurat. No do dupy, kurde. On ma jeszcze jakieś future'y. Mhm, no oczywiście, kurwa, że ma. Kto ten ataker jest? Kurde, no to... No muszę przyznać, jest bardzo ciężko na to skontrować. Nie ma prime catchera. Gdzie jest counter catcher? Kurwa, pas. No, a to jeszcze ląduje w discardzie, więc może... Niedobrze, powiem tak. Niedobrze. Ach, dwa są? O, jeszcze nie była fakt, że jeszcze on ma kamizelkę. Nie no, on jeszcze ma taką... No niedobrze, powiem tak. To co ja mam, kurwa, poddać grę? Aha, kurwa, no. No, future boxy... Kurde, to wszystko atakuje, to jest najgorsze. Stalowanie jest tu męczące, to raz, a dwa... Ach, kurwa, misplay, bo mogłam chyba faktycznie dać send showa. No, ale pewnie ma jeszcze jakieś tam... Znaczy, szczerze, ma... Send show niewiele by zmieniał, ale... Boże, no... Kurwa, nie wydropił mi się counter catcher, kuźwa. I wtedy byłby ten Sancho i dupa jest. No niestety wszystko atakuje w tym boksie. No dobra, na co tym razem gramy? No bo tutaj jest jeszcze bonusowa gierka. Znaczy, biorąc fakt, że no może być matchup na niektóre, no Cramorant atakuje na przykład za darmo. No i jest na przykład trud. Więc jest trochę trudno, może. Szczerze, poprzednio mi nawet w tym poprzednim nagraniu, jak był ten Chen Paolo, no to nawet mi wychodziło. A tutaj wyszło jak z... No już. Chociaż też jest to... Nie najdobry... No nie za dobry starcik, muszę przyznać. No niestety, Mimikyu. Ale mamy Artazala za to, no dobra. Ale teraz razem mamy Lost Box. No chyba tylko ja jestem nielicznym enjoyerem Lost Boxa, tak sobie drogą. No i tutaj może też być bardzo słaby matchup, biorąc pod uwagę, że Lost Box ma tu kontrę. No w sumie nie wiemy jaki Lost Box. O kurwa, misplay. Bo powinnam z Nestbola dać. Rotoma. A ja tego nie zrobiłam. Tak, to jest mój błąd. No to jest Lost Box, kurde. No tutaj jest... O ja, tutaj jest jeszcze. To jest równie ciężko, co tutaj. No. Z czego co widzę, to jest Giratina, bo rozpoznaję ten stadion. To jest Giratina, ja to rozpoznaję, no.
Ja czy osoba z grająca giratinem, a przyszła sobie tu grać. Stalem. No, no co? Przeciwnik też to wykorzystuje. Dobro narodowe. No, no, Giratina to jest, bo Jetka, wszystko się zgadza w sumie. No, co się nie zgadza? No, pewnie... No, Greninja to już jest chyba szwedzki klasyk. Ale spokojnie będziemy zastalowali. Chyba... Stalo. Bo to jest... Tą taktykę to znam bardzo dobrze, wiecie, Jeteczka... No kurde, nawet Cramorant się trafił. No pewnie będzie Korolesik, jak będzie dużo Fuksusia. Tylko gdzie jest jakiś Arwen? O, Pokegir? Czy ja... Arwena... O, a nie, jest Penny, dobra, może być. No co, zaużyjemy... Zagramy Penny i zablokujemy... No, zagramy Artazora, żeby wyjąć kolejnego Snorlaxa. Nie, tak jak wspomniałem wcześniej, może być ciężki matchup na takie switchujące, a akurat nogi Lost Boxy to akurat mają switchy aż po pęczki, więc tu może być problem. Szczerze, jeżeli mamy taki start, który może nie pomagać. Znaczy, co nas o tym, że Giratina jest w stanie one-shotować Snorlaxa nawet z Cape'em. Tu lecimy naprawdę po trudny to jest trudny matchup, to muszę przyznać. Nie wiem, że nawet grałem 4 switch kartami. Zaraz przegrzebiemy sudek? O, no jest Giratina, dobrze myślałam. Aha, a moja, że... No ja by Psychic. Rescue Bird? Na Giratina tego nie grali. No ale dużo on nie zmienia ten Rescue Bird w tym... Znaczy on używa aby Psychic, żeby właśnie... O, no teraz mogę chyba nie popełnić. No i zagrałem sobie Mrs. Fortune's Sister. No i mamy Nestbola i Buddy Buddy Puffin. Ale tak to wypierniczy. No to mamy już teraz system drołujący. Który powiem już wcześniej, ale okej. Okay. Heavy Ball, dobra. No tak, trzeba też pamiętać, że sama Giratina ma. Czy nie, bo ja tylko ja... Znaczy jestem jedną z niektórych osób, która... dobrze wie... Zna już ten build na pamięć. Dziwne, że wywalił Faustara, bo... no to kamizelka nie pomoże... Tu... O, jest nawet ten Pidgeot, kto co ciekawe się sprajzował. Co tu mamy? Pidgeot na talię. No i Rotom. Ja tam podobnie jak Giratina, to jest to też takie grodzirącz. Jak to się mówi? Grodzirączka, jak to się mówi. Shredior.
No nie, odkurzacz! No to... Żegnaj, muminie! To jest może być kiepski mecz, bo to atakuje, to może zaatakować, bo tu widzę wodną energię. Słowo klucz może, bo jeszcze mi to strzeli, a nie mam manafi. Co, no zostaje co? A konfi? I to jest chyba największy, no, nie wiem, bez energii. Problem w sumie. Czyli zagramy tutaj sobie team Yeltala. Wtasuję to wszystko. Roto! O nie! No nie! Oh no! Bossa złapał! A wiecie co to znaczy? O-o! Boss order! Się nazywa upsi dupsi, jak to się mówi. Ale coś tak wiem, no sama też jak grałam Giratina, no to grałam też na Snorlaxa, no i wygrałam matchup. Coś wiem o tym, że to może się źle tracić. Oh no, to bad is... Ach. No on ma bossa, więc kuźwa... On jeszcze mi tu subleje zaatakuje, więc... To jest jeden z fuck-upów, jakie można zaliczyć. Niestety, no bo... To zaraz będzie nakładać damage counter na przykład na tego Sandshrowa, który... No, wchodzi jeszcze tu Mirage Gate. A nie mówiłam, że... No i drugi Mirage Gate. No niestety. To jest chyba taki największy problem, bo w lastboxie to dosłownie wszystko atakuje. To naprawdę trzeba się postarać o to, aby... Bo tu mamy nakładacza damage counterów Sableya, który... pozbędzie się tego biedaczka. No, to jest też problem, że w tej buildzie nie ma niestety... No właśnie, w tym buildzie niestety... Albo stety. No właśnie, nie ma... Po kolejnego Starlaxa idziemy? No jasne, że tak. I Rotek. No i on. O kuźba.
No nie. Rotom, byłeś bardzo dzielny. No, to też nie ma się, nie ma co się oszukiwać. Tutaj kawa na ławę. Zagramy Irvana po kolejnego Countercatchera. No kawa na ławę, nie oszukujmy się. No nie jest to dobry mecz, tak? Bo tu też trzeba tak, najpierw jeszcze tak, och, dorwać Pokemona, bo muszę najpierw wydobyć Countercatchera. No, niestety chyba zużyliśmy 3 i 4 niestety jest w prajzach. No, nie, druga sprawa też jest taka, Giratina, o kurwa, oczywiście, że rzeczetka. No, zresztą. No i przegraliśmy, bo Giratina jest i tak w stanie one-shotować mnie nawet z Cape'em, więc... No tutaj niestety, no to się nic nie zmieniło. Nawet jak ja sobie tu gram. Od czasu, kiedy wygrałem właśnie z Snorlaxtelem Giratiną. Dalej Giratina jest w stanie, no jednak... Ciężko nie za... To się nic nie zmieniło, tak? Kurwa, Countercatchery mi się pokończyły niedobrze. No i co teraz? No dobra, zagramy z Nestbola. No nie na Snorlaxa, tylko na tego. Musimy zrobić bossa? No to jest cały... W ogóle... Majslasz trochę kłopotliwy, bo... Muszę to jeszcze tego bossa i Timieltala, tak jeszcze, kurde. I potem mam problem z Disruptem. No w tym matchupie, no. No tak jak na, w tym Champaulo na przykład było trochę tak na chillera, to tutaj jest trud. Tak, oczywiście, że ma Bozordera, co byście myśleli, że nie ma. On już, ja już widziałam, że wcześniej był Bozorder, ale teraz to widzę, że nic z tego. Kurde, w palce w dupie mnie pokonał. Nic się nie zmieniło. Kurde, odkąd ja wygrałam na tego Snorlax Stala. To jest problem właśnie z tym matchupem, jest... Tego ma gorszy matchup, no bo tutaj wyczynem jest. Już jest pan o one-shotującej Giratinie, tak?